dobry, cześć. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Dzisiaj kręciliśmy fantastyczną scenę z antyterrorystami. Scena... Właśnie nas pytają, czy potrzebujemy stopery do uszu. Ja też nie. Ja mogę, bo mam czapkę. Mogę je ukryć. Ja nie mogę. Właśnie, skąd to pytanie może? Powiedzcie. Bo będą granaty. Będą granaty, będzie huk, a ponieważ robimy to w zamkniętych pomieszczeniach, więc huk jest bardzo duży. Czasami można to zasłonić czapką, a czasami się nie da niczym zasłonić, więc trzeba to przetrwać. Raz przeżyliśmy taką scenę, pamiętasz? Tak. Strzelaninę bez właśnie... Bez... Mhm. I daliśmy radę, daliśmy. Ale granaty są mocniejsze. Daliśmy radę. Myślę, że takie sceny są super do grania, bo zawsze coś się dzieje. To są profesjonaliści, którzy nam towarzyszą na planie. I takie sceny wiem, że widzowie je lubią, ale my chyba równie dobrze, równie mocno lubimy je grać. Tak. Tak, bo to jest coś nowego i wymaga to od nas sporego wysiłku. Lubimy podejmować wyzwania. Trochę strachu. No zawsze trochę strachu. Tak. Trzeba mieć jakby szacunek do broni, bo pracujemy jednak z rzeczami, które mogą zrobić krzywdę, jeśli się są źle obsługiwane. No i ta adrenalina, kiedy nagle można sobie obudzić to dziecko. Gdzieś te strzelanki, huki, coś się dzieje. Fajnie. Strzelaliście do siebie z chłopakami na podwórku zamiast bawić się w Zorro? Ja się nie bawiłem w Zorro. Ja się Szulc się Zorro. Nie bawił w Zorro. Elena się bawiła w Zorro. Ale ja. Zapraszamy wszystkich was do czwórki na godzinę 19:00. Na nowy odcinek Policjantek i Policjantów.